Gościem Radia Z jest dzisiaj profesor Andrzej Rzepliński, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry, panie profesorze. Introwertyk, jak pan sobie, jak sam o sobie pan mówi, tak? To prawda? Tak. Ale będziemy rozmawiać. Rozumiem, że jednak będzie jakaś dyskusja między nami. Możemy żartować. Nie. Introwertyk potrafi żartować. To dobrze, to dobrze. Widzę, że pan przeglądał Gazetę Wyborczą, więc się pan zapoznał z tą publikacją. Otóż Gazeta Wyborcza, poinformuje naszych słuchaczy, ujawniła jedną z list poparcia dla sędzi, która jest w nowej Krajowej Radzie Sądownictwa. Ta lista dotyczy sędzi Teresy Kurcjusz-Furman i w tym ujawnionym wykazie przeważają nazwiska, które awansowały dzięki tak zwanej dobrej zmianie pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Są też uczestnicy hejterskiej grupy Kasta na WhatsAppie. I co pan na to? No, na pewno dobrze, że władza ruszyła z ujawnieniem. Myśli pan, że to władza udostępniła? 25 i też 1000 podpisów obywateli. To też jest przed nami. Ustawa władza przecież do tej pory jednak chroniła tych list. Nie chciała ich pokazać, bo pokazała tylko statystyki. Ale tak bez, de facto. Bez tego się w ogóle nie ruszy. Bez ujawnienia. Jak to przebiegało. To jest tak jak z wyborami prezydenckimi. Trzeba mieć 50% plus jeden. Teoretycznie może się zdarzyć, że w warunkach polskich jeden i drugi kandydat w drugiej turze uzyska równo po 9 milionów głosów. Ale chodzi o to, kto popiera. Ale chodzi jeszcze o to, kto popiera. Jakie są tam nazwiska? A nazwiska są takie, a nie inne, o których już mówiłam, wspomniałam przed chwilą. Oczywiście to jest specyfika tego, co władza zrobiła. Na kolanie napisana ustawa. Tak naprawdę to nie była ustawa, bo według kryteriów, które wypracował Trybunał Konstytucyjny, ale które były również w samym Sejmie, każdym Sejmie, uznawane za naturalne. Jedną z pierwszych zasad dobrej legislacji jest to, że większość uwzględnia interesy, poglądy mniejszości, czyli opozycji parlamentarnej. I nie prowadzi się procedury przez Sejm, przez 3 obowiązkowe czytania w ciągu 3 godzin, 37 minut. No tak, to rzeczywiście było na wariackich papierach. To był po prostu taki ekspres parlamentarny. Ale taki ekspres produkuje nie ustawę, antyustawę. Ale w tej ustawie, którą oni sami napisali... Ale teraz mówimy o której ustawie? O ustawie kagańcowej, tak zwanej o KRS-ie. Nie o KRS-ie. I tam w artykule 11 był przepis, który przewidywał, że pełnomocnik sędziego zebrał podpisy, 25 podpisów sędziów, 1000 podpisów obywateli. I składa to na ręce marszałka Sejmu, który jeżeli poweźmie jakąkolwiek wątpliwość co do rzetelności tych informacji, które sędzia, kandydat do KRS-u powinien przedłożyć, musiał w ciągu 3 dni wysłać teczkę personalną tego kandydata do KRS-u, sędziego, do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej. I decyzja Państwowej Komisji Wyborczej, że dokumenty są niezgodne z tym, czego ta ustawa się domagała, jeżeli byłyby jakieś wątpliwości, przede wszystkim co do tych podpisów, które powinny być zebrane, co oznaczało, że kandydat odpadał. I, no tak, to i odpowiedź sędziego Hermelińskiego była taka, nie wpłynął ani jeden wniosek, a to był obowiązek marszałka Sejmu. Tutaj kluczowym momentem jest marszałek Sejmu, czyli marszałek Kuchciński. Istnieje, myślę, że silne podejrzenie, czy silna wątpliwość co do tego, czy on wykonał postanowienia ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Bo skoro mimo tych wszystkich tajemnic wiemy, że były zbierane podpisy gdzieś na korytarzu, że no, to było wymierzone też w godność urzędu sędziego, a to jest wartość konstytucyjna. A ja bym chciała zapytać jeszcze o ustawę kagańcową. Jest pan zaskoczony tym podpisem pana prezydenta? Pewnie nie, ale chciałabym zapytać, jak taka ustawa kagańcowa wpłynie na życie każdego obywatela, na życie obywatelki? I prosiłabym o takie wyjaśnienie, żeby zrozumiał to każdy, kto nie wie, co to jest kodeks karny, kto nie wie, czym jest kodeks cywilny i nie czyta sobie do poduszki konstytucji. Żeby to tak wyjaśnić po prostu bardzo klarownie. No bo mówimy, ustawa kagańcowa jest zła, 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 ale co z tego wynika dla przeciętnego obywatela? No, ponieważ władza zaplątała się we własny ogon i myślę, że ma bardzo ograniczone możliwości, żeby z tego zaplątania
wyjść z twarzą, to na pewno już nie, bo skompromitowali nas bardzo głęboko w Polsce. Tylko niszczenie niezależności sądownictwa spowodowało, ale głównie to spowodowało, że Polska przestała się faktycznie liczyć w koncercie narodów europejskich i nikt w Europie tak naprawdę nie cieszy się z tego, co świadczy o tym, jak ważnym państwem Polska była i sądownictwo partnerskie dla wszystkich sądów w Europie i nagle tego nie ma. I powrócę do swojego pytania. Co z tego wynika dla zwykłego obywatela? No to, że dokonujemy marszu defiladowego w terenie bagiennym, czyli procedura powinna zapewniać dla każdego procesu właściwego zgodnie z prawem sędziego, to jest sędziego, który co do którego żadna ze stron nie może postawić zarzutu, że może być stronniczy, że ma jakiś interes ten sędzia, czy ktokolwiek z jego najbliższych w tym rozstrzygnięciu sprawy, że ten sędzia, bo można kwestionować również i domagać się zmiany składu sądowego. No tak, ale ja cały czas powracam do tego, czy na przykład rozprawy będą spadać z wokandy, będą kolejne opóźnienia, no bo z drugiej strony jest... Nie, jeżeli nie ma żadnych zastrzeżeń co do tego, że to jest sędzia właściwy dla danej sprawy, no to odrzucenie wniosku jednej ze stron, która kwestionuje, no są sprawy, w którym sędziowie orzekają w składzie trzech sędziów zawodowych. Są takie, gdzie jest dwóch zawodowych, trzech zawodowych, dwóch ławników i może być przecież i cała Izba Sądu Najwyższego. I wtedy mogą się pojawić jakieś wątpliwości co do tego, czy to jest sędzia, który może rozstrzygać tę konkretną sprawę. Nie dlatego, broń Boże, że jest skorumpowany, bo to jest w ogóle poza dyskusją. Tylko czy to gwarantuje to, co jest w Konstytucji wprost zapisane, że mamy prawo do sprawiedliwego rozstrzygnięcia, mamy prawo do rozstrzygnięcia przez sędziego bezstronnego i sędziego niezawisłego, czyli sędziego powołanego na czas nieoznaczony. No tak, ale ustawa kagańcowa dotyczy przede wszystkim tego, że sędziowie będą mogli być karani, a władza tłumaczy to w ten sposób, że nie może być tak, że jeden sędzia podważa to, że, że inny sędzia może orzekać. Nie można tego robić, ponieważ no to... prezydent mianował ich sędziami i to jest koniec, kropka, to zamyka cały proces. Właśnie to nie jest tak. Dlatego, że nie wiemy i nie mamy pewności, a musimy mieć stuprocentową pewność, że ta Krajowa Rada Sądownictwa, tak jak została ukształtowana w ile? 4 lata już temu, została ukształtowana zgodnie z przepisami prawa, że wszystkie dane, które były zbierane, Zbierane prawidłowo? I zostały dokładnie sprawdzone, bo Krajowa Rada Sądownictwa, tych 15 sędziów stanowi większość i oni decydują o tym, kto będzie sędzią w Polsce dla stanów prawnych, które zaistnieją i za 30 lat, bo sędzia jest powoływany na czas nieoznaczony. To jest zupełnie inaczej niż w przypadku posłów, czy senatorów, czy prezydenta. Jest kadencja 4-letnia. No tak, tak. A potem trzeba starać... Sędzia jest nieusuwalny, zresztą zgodnie z tym, co stanowi Konstytucja. I tu muszę postawić pauzę, bo część radiową musimy zakończyć, ale dalej porozmawiamy w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku i na Radio ZPL. Profesor Andrzej Rzepliński z nami zostaje. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Zapraszam. Tylko ja cały czas nie rozumiem, jakie ustawa kagańcowa, która jest szeroko krytykowana przez środowiska prawnicze, przez wiele autorytetów, Komisja Europejska również uważa, że ta Komisja Wenecka również uważała, że te ustawę należy odrzucić. Komisja Europejska jest mocno zaniepokojona. Tej sprawie będzie się przyglądał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale jak to wpłynie na życie przeciętnego obywatela? Sędzia nie podejmuje czynności
bez wniosku strony, bo musiał, wtedy by sam kreował, a to jest w ogóle poza możliwością sądu, bo wtedy byłby to sędzia we własnej sprawie, który decyduje o tym, czy na przykład może się sam wyłączyć. Nie może się sam wyłączyć. Jak ja byłem ekspertem w jakimś postępowaniu legislacyjnym w Sejmie czy w Senacie i przychodziła sprawa do Trybunału Konstytucyjnego dotycząca, kwestionująca konstytucyjność przepisu, czy nawet całej ustawy, no to ja się po prostu wyłączałem. Ale nie wyłączałem się, bo powiedziałem, ja nie chcę tu orzekać. To musiał orzec skład trzyosobowy sędziów konstytucyjnych, którzy albo mój wniosek o wyłączenie akceptowali, albo nie akceptowali. Bo sam też orzekałem w sprawach wniosków kolegów, którzy... I to nie było wcale takie częste, ale nie było takie rzadkie. Ja bodajże chyba 8 razy wyłączyłem się z orzekania w sprawie, co nie oznaczało, że miałem mniej spraw, bo tu chodziło o sytuację, w której byłem członkiem składu, a nie przewodniczącym składu, czy sędzią sprawozdawcą, bo to jeszcze bardziej trzeba było podkreślić. Sędzia otrzymywał sprawę od prezesa i jednocześnie z informacją, że będzie sprawozdawcą w tej sprawie i przypominał sobie, bo to mogło być i 20 lat temu, że brał udział w jakimś etapie postępowania legislacyjnego w Sejmie, czy był członkiem komisji kodyfikacyjnej. Nie ale był. Teraz już wchodzimy naprawdę takie szczegóły, które dla przeciętnego, myślę, że odbiorcy, słuchacza mogą być po prostu, no to jednak trochę taka, mówiąc... Jak ma być bezstronny, to musi być absolutnie bezstronny, czysty w tej sprawie. No ale co z tej ustawy wynika, że jeśli sędziowie na przykład nie podporządkują ale się... Ale każdy może, każda strona może w trakcie procesu złożyć do tego sędziego, który rozstrzyga sprawę, czy składu sądowego, może napisać, że ma wątpliwości, czy to będzie sędzia niezależny przede wszystkim, że to będzie sędzia bezstronny w tej sprawie, co tutaj ma kapitalne znaczenie i to musi być rozważone. I ustawa zabrania postawić tak naprawdę nawet... Strona, która ma wątpliwości i ma prawo, bo to przewiduje kodeks postępowania karnego, cywilnego, administracyjnego i w Trybunale Konstytucyjnym również. Mieliśmy taką sprawę, w której Rzecznik Praw Obywatelskich, pan Kochanowski, domagał się wyłączenia ze składu orzekającego pani profesor Wentowskiej. I orzekałem w składzie, czy akceptujemy zarzuty, czy wątpliwości, które tam postawił pan Kochanowski, czy też nie. I w trzech sędziów to mówię o tym, ale to można przeczytać przecież na stronie Trybunału. Zdecydowaliśmy, że nie ma żadnych podstaw do tego, żeby profesor sędziego Wentowską wyłączyć z orzekania w tej sprawie. Nie podzieliliśmy argumentów. I tu o to chodzi. Ale według tej ustawy, to jeżeli ten skład już by orzekał o tym, to by się dopuścił deliktu, ponieważ wszedł spór o to, czy ktoś może orzekać, czy nie może. Kwestionuje, tak. Strona kwestionuje, w tym przypadku strona w postępowaniu konstytucyjnym, ale może być w postępowaniu rodzinnym. Ktoś może powiedzieć, no ale to jest kuzyn, co prawda. Ale sędziowie będą, przepraszam, karani za to, jeśli będą kwestionować zdolność do orzekania innego sędziego. Jeżeli orzekną, że nie może orzekać, tak, to wtedy na podstawie tej ustawy będą ścigani przez prokuratora. No właśnie. I na tym polega skandal. Badanie w trakcie procesu, czy to jest sędzia mojej sprawy, czy to jest mój sędzia, inaczej mówiąc, jest jak najbardziej uprawnione. A oni chcą to wyłączyć, ponieważ mają kłopot z całą grupą sędziów, już około 700 takich sędziów, których okoliczności... Rekomendowany przez aktualną Krajową Radę Sądownictwa i rozumiem, gdzie można zaprzysiężone przez... Tak. Wyznaczonych przez prezydenta. Ale to nie jest tak, co oni, Breton zwłaszcza ten Warchoł, że Marcin Warchoł, że jak sędzia, jak prezydent się podpisał, to koniec. Kropka zapadła i to jest tak jak wyrok Pana Boga. Prezydent ma obowiązek, i myśmy mieli taką sprawę, prezydent Kaczyński nie powołał bodajże 7 sędziów. Tak naprawdę dlatego, że nie podobało się ich orzecznictwo, bo... No miał zastrzeżenia po prostu tak, do wykonywania urzędu. Ale on badał to. I prezydent ma obowiązek badać.
Myśmy orzekli, że prezydent, ponieważ tutaj jest mowa o sędzim, ma obowiązek uzasadnić, dlaczego nie powołuje na wyższy urząd. Bo tam chodziło, był przypadek sędziego Sądu Okręgowego, który Krajowa Rada Sądownictwa uchwaliła, żeby go awansować na poziom sądu apelacyjnego, a prezydent nie podpisał tego. Prezydent bada. A tutaj prezydent nie. Oni mówią, jak prezydent podpisał, to prezydent może podpisać mnie, chociaż ja nie jestem kandydatem, czy pani, nominację na sędziego. To byłby delikt ze strony prezydenta, więc prezydent, który podpisuje, nie bada, czy Krajowa Rada Sądownictwa w sytuacji, którą mamy w Polsce, są poważne wątpliwości, czy mamy Krajową Radę Sądownictwa. Powołaną właściwie. Tak, z tych 15 sędziów, co do których ani w jednym przypadku nie może być żadnych zastrzeżeń, że z naruszeniem prawa zostali wprowadzeni do Krajowej Rady Sądownictwa, ponieważ oni powołują na czas nieoznaczony, czyli dożywotnio, na urząd sędziego. Muszą być absolutnie czyści. I kwestionowanie i mówienie, że jak prezydent podpisał, klamka zapadła, ale ja mam prawo badać jako obywatel, także prezydenta. Czy prezydent sprawdził, skoro były wątpliwości i dlatego tego się boją. Teraz się boją, że wyjdzie na jaw, że prezydent nie powinien podpisać aktu powołania na urząd sędziego, ponieważ były oczywiste wady w tym postępowaniu w Krajowej Radzie Sądownictwa. Mamy jeden przypadek, który media pokazały. Pan Zaradkiewicz, którego Krajowa Rada Sądownictwa odrzuciła, i przyszedł pan Ziobro do Sądu Najwyższego, do Izby Cywilnej, i on go przepchnął. Zaradkiewicza prezydent nie powinien podpisać mu awansu do Sądu Najwyższego, ponieważ z naruszeniem prawa oczywistym. Widzieliśmy to w telewizorach. I to pokazuje, że prezydent tutaj nie ma takiej, nie jest Cezarem, który może konia powołać na urząd sędziego. Musi to sprawdzić. Ma od tego urzędników. I prezydent nie sprawdza tego. Jeżeli prezydent tego nie sprawdza, to ludzie, i to jest ten bałagan w Polsce, bo są pieniacze na przykład. Oni mają wszystko w nosie i o wszystko się awanturują. I będą pisali, mimo że tak naprawdę nie ma podstaw do tego, żeby kwestionować niezawisłość, bezstronność sędziego w danej sprawie, będą kwestionować, bo są pieniaczami. Ale procedura musi być i sędzia, który bada wniosek, tych trzech sędziów, którzy badają wniosek o wyłączenie sędziego, ma prawo badać to. I ma prawo sprawdzić. A przepis brzmi tak, kto kwestionuje. No jak bada, to kwestionuje. I rozstrzyga, że nie ma... Prezydent nie miał żadnych wątpliwości. No podpisał tę ustawę. To nie jest żadne zaskoczenie, że pan prezydent ustawę kagańcową podpisał. Zresztą w wywiadzie udzielonym we Wprost, który ukazał się z początkiem tego tygodnia, pan prezydent mówił tak. Jestem doktorem nauk prawnych i naprawdę nie mam kompleksów. Jeśli jestem przekonany, że w jakiejś sprawie mam rację, to fakt, że jestem krytykowany przez środowiska prawnicze, czy środowisko profesorskie z macierzystej uczelni, nie ma dla mnie kompletnego znaczenia. Koniec cytatu. Pan prezydent był przekonany, że postępuje słusznie i podpisał ustawę. Człowiek, który nie ma kompleksu na punkcie czegoś czy kogoś, no nie mówi o tym publicznie. No nie ma. To nie musi mówić, że nie mam kompleksów. No z tego wynika, że ma jednak. Skoro o tym Wprost powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że profesorowie nie będą mu coś tam pisać jakichś procedur postępowania. Pamiętajmy, że pierwszym aktem pana Ziobry, jak został ministrem teraz, zresztą poprzednio było tak samo, było rozpędzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego i Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, czyli elity polskich legislatorów, najlepszych w swoich dziedzinach. Takie komisje w każdym państwie, które się szanuje, funkcjonują na stałe. Są w przypadku Brytyjczyków, to w ogóle to jest no, też zwyczaj konstytucyjny. Więc wyobrażenie, że minister sprawiedliwości Wielkiej Brytanii może rozpędzić komisję kodyfikacyjną. Nie do pomyślenia. Nie do pomyślenia kompletnie. A u nas rozpędził ich, a za poprzedniego rządu, kiedy Gowin był ministrem sprawiedliwości, przez kilka lat Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego pracowała nad nową procedurą karną. Bardzo nowoczesną.
I to się czym zakończyło? Pierwsze, co zrobił Ziobro, rozpędził tą nową procedurę karną z wielu względów bardzo potrzebną, wyważoną. Zablokował po prostu pracę, tak? Nie, ustawa była już uchwalona. Zaczęły się toczyć procesy na podstawie tej nowej procedury z marca 15 roku. I jak przyszedł pan Ziobro i rozpędził i komisję kodyfikacyjną, ale przede wszystkim zmienili ustawę o kodeksie postępowania karnego, przywracając, ale nie w całości, poprzednią wersję procedury karnej, tworząc przez to, że nie w całości, jeszcze większy bałagan. I było wiele spraw, które toczyły się, były załatwiane w trzech różnych procedurach, tej przed zmianą, przed Gowinem, z Gowina i za Ziobry. No to przedłuża postępowanie. To jest gra, w którą wchodzą wtedy obrońcy, ludzi, którzy mają interes, żeby proces się długo toczył na przykład. Dobrze, i podobnie z procedurą cywilną. Tego nie ma, to zostało załamane. A jaka może być reakcja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z tą sytuacją? No bo słyszymy, że Komisja Europejska się przygląda, będzie reagować. To co się może wydarzyć? Myślę, że to, o czym stanowi Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Że? Stwierdzenie trwałej i do pewnego stopnia umyślnej polityki prowadzonej w Polsce, wprowadzenia i utrzymywania politycznego nadzoru nad sędziami i nad ich orzecznictwem. Nad sędziami i nad ich orzecznictwem to nie może być absolutnie tolerowane, bo to leży nie tylko w interesie całej Unii, ale także nas, obywateli polskich, żeby tak nie było. No to co, będą jakieś kary wymierzone? Tak, będą wymierzone kary. Finansowe? Finansowe. I oczywiście budżet polski może stać na to, żeby dziennie płacić nawet 300 tysięcy euro kary finansowej za niewycofanie się z tego prawa, które zostało ustanowione i za nieprzywrócenie stanu. Nie chodzi o idealnie, personalnie, żeby był ten sam skład 15 sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa, bo dwa razy do tej samej rzeki bardzo trudno wejść. Tylko przywrócenie po prostu takiej integralności instytucji Krajowej Rady Sądownictwa i tworzenia korpusu, czy odtwarzania korpusu sędziów, bo oni umierają, odchodzą w stan spoczynku, jednak wybierają karierę polityczną i tak dalej. I ten proces jest ciągły. Rocznie prezydent powołuje 600 sędziów na stanowiska. Także każdy tak prezydent... Tak następuje wymiana kadr po prostu. To 3000 sędziów w kadencji pięcioletniej prezydenta jest wymienionych i on o tym decyduje. I musi mieć świadomość tego, że jaka odpowiedzialność na nim polega, bo tak jak powiedziałem, sędzia jest, jak konstytucja mówi, powołany na czas nieoznaczony, czyli dożywotnio. Czyli to może być i 20 lat, może być i 40 lat, zanim osiągnie wiek emerytalny, bo to się może zmieniać. Było 70 lat, teraz jest krócej i tak dalej. Obniżono wiek emerytalny. I do tego będzie dążyła, do powrotu, chodzi o mechanizm odtwarzania korpusu sędziów w Polsce. Unia nie może odstąpić, bo to by rozwalało całą Unię, a ten system polega na tym, został zbudowany przede wszystkim z myślą o tym, że stworzymy wspólne prawo, które będzie obowiązywało na terenie wszystkich państw, które się podpisują. Początkowo było to 6 państw. Po to, żeby była też swoboda przepływu towarów, żeby w pociągach w Europie nie jeździły czołgi, które będą użyte do ataku na inne państwo. Nie był wożony węgiel po to, żeby tworzyć właśnie silne ośrodki zbrojeniowe, tylko żeby, owszem, pociągi jeździły ze stalą i z węglem, ale po to, żeby wspólnie budować silną Europę.
A żeby to było możliwe, to musi być wspólne prawo, bo zawsze są konflikty. Są dwie wielkie firmy, które drą koty. Chodziło po prostu o unifikację prawa w ramach całej Unii Europejskiej. No ale na przykład słuchacze pytają, to co jest ważniejsze? Czy polska konstytucja, czy jednak prawo unijne? Co jest, w razie konfliktu. No właśnie, co jest nadrzędne? Konstytucja czy prawo unijne? W razie konfliktu prawo polskie jest nadrzędne? Musi być zgodne z prawem unijnym. No, ale jak się ma do tego konstytucję? A jeżeli jest wątpliwość, to sądem właściwym... Do rozstrzygania? Najpierw to z reguły jest sąd polski, który otrzymuje sprawę do rozstrzygnięcia. A ostateczną instancją jest Trybunał Sprawiedliwości, tak? Musi zapytać, nie powinien, musi zapytać Europejski Trybunał Sprawiedliwości, czy w tej sprawie, w konkretnej sprawie, nasze prawo jest zgodne z prawem unijnym. Rozstrzygnięcie Trybunału oczywiście jest dla tej sprawy konkretnej rozstrzygające co do tego, co będzie, jaki przepis będzie podstawą wyroku. I tak to funkcjonuje w całej Europie i to jest oparte. O tym się nie mówi, tak jak o oddychaniu się nie mówi, dopóki nie mamy z tym kłopotu. Wyroki polskich sądów były absolutnie respektowane w całej Unii Europejskiej. Wyroki każdego sądu, czy to maltański, czy fiński, czy jakiś inny, były, jeżeli miały one swój walor prawny do działania, do funkcjonowania w granicach polskiej jurysdykcji, były w Polsce szanowane, bo to było wspólne prawo unijne, więc w razie sporu, w razie wątpliwości decyduje prawo unijne oraz sąd powołany do ostatecznego tu rozstrzygania, bo ten termin też jest użyty, że wyroki ETS są ostateczne, to jest Sąd Europejski Trybunał Sprawiedliwości. I te wyroki muszą być respektowane, tak jak wyroki każdego sądu w Polsce, bo inaczej mamy stan anarchii prawnej. Słynny socjolog i filozof prawa Durkheim nazwał ten stan stanem anomii, czyli stanem, w którym nie wiemy, jakie normy obowiązują. No nie wiemy. To teraz, jest wtedy anarchia prawna. Anarchia prawna to panuje, tak jak ktoś słusznie powiedział, wtedy, kiedy jedno państwo jest napadnięte przez drugie, dzień po tym, jak po kapitulacji, tak myśmy to przeżyli w 1939 roku, nagle wszyscy Polacy, obywatele polscy, przestali być obywatelami, byli nikim. Byli przedmiotem działania obcej władzy, jej przepisów i tak dalej. No, to się może odbyć poprzez tego typu agresję, ale może się odbyć przez jakieś patologiczne tworzenie prawa i tworzenie kadr sędziowskich, czyli doprowadzenie do stanu anarchii. My jesteśmy na progu tej sytuacji. No to, co robią z sędzią Juszczyszynem, pokazuje, że no, co miał zrobić Juszczyszyn, jeżeli jeden z uczestników postępowania... Powinien się podporządkować orzeczeniu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, czy nie? A sędzia Juszczyszyn powiedział, że przyjdzie do pracy, chce orzekać. On musiał zbadać, bo taki był wniosek z jednej ze stron w tej sprawie, którą on rozstrzygał, że to nie jest sędzia. I zwrócił się do Juszczyszyna: wysoki sądzie, proszę zbadać, czy rzeczywiście w mojej sprawie orzekał i wydał wyrok sąd właściwie obsadzony. Juszczyszyn, gdyby odmówił, to by po prostu wrzucił do kosza jedną z podstawowych instytucji każdej procedury, gdzie jest mowa o postępowaniu w razie złożenia wniosku o wyłączenie sędziego. W każdej procedurze to jest. I to nie jest tak, że to jest masowo stosowane. Bo po pierwsze, jest oczywiste dla wszystkich, że sąd w danej sprawie jest właściwie obsadzony. I jak ktoś się chce wygłupiać, mówię o pieniaczach, no ale są patologiczne typy i system sądowniczy daje sobie z tym znakomicie radę. Ale kogo pan ma na myśli, mówiąc o pieniaczu? Proszę? Kogo pan ma na myśli, mówiąc o pieniaczach? O pewnym typie ludzi, którzy żyją z tego, że zakładają sprawy ciągle w tej... Pamiętam Trybunał Konstytucyjny, no nie chcę mówić o szczegółach. No tak, to jak był ofiarą do pewnego stopnia, pewnego gościa, który seryjnie zakładał sprawy do Trybunału, pisał skargi na przepis, a potem skargi na skargi i to tak narastało, ale
dawaliśmy sobie z tym radę, mimo że to oczywiście konsumowało czas i w przypadku skargi ostatecznie podpis swój pod postanowieniem odrzucającym możliwość merytorycznego rozpoznania skargi składał sędzia. Musiał to zbadać. To kosztuje czas. Wydawałoby się, że w normalnym postępowaniu, gdzie nie pieniacz jest autorem skargi, i to zamyka sprawę. A dla pieniacza nigdy się to nie kończy, bo on tym żyje. Teraz są pytania od słuchaczy. Bronisław pyta, jak pan wspomina pana relacje z Jarosławem Kaczyńskim z czasów studenckich? Relacje były żadne w czasach studenckich. Ja w ogóle, czasami na korytarzu, jak inni, widziałem dwóch bardzo podobnych do siebie kolegów z roku, ale byliśmy w innych grupach. Nigdy nie zdarzyło się, żeby w Audytorium Maksimum na wykładzie dla wszystkich studentów oni siedzieli gdzieś blisko mnie albo ja blisko nich. Nie dlatego, że unikaliśmy się. Nie zdarzyło się, żebyśmy siedzieli obok siebie. Jedyne sytuacje, w których byliśmy, tak, no to był ten słynny pluton z słynnej kompanii, w słynnym pułku, chyba 16 pułk czołgów lekkich, czy jakoś to się nazywało. To było w stylu tych audycji słynnych kabaretowych trójki z lat 70. Całe to wojsko. Więc to był swoisty, chociaż ponury żart, no bo to było w PRL-u. Ale też tam nie było żadnych relacji. Czyli właściwie nie mieliście ze sobą żadnych relacji. Nie ma czego wspominać po prostu. Nie ma czego pierwszy wspominać. Raz tak naprawdę miałem możliwość rozmawiania z Kaczyńskim w jednym miejscu, w jednej sprawie. Gdzie to było? W Warszawie. W 89 roku. Ja wróciłem wtedy z Włoch, pracowałem w Instytucie ONZ-u w Rzymie. I koledzy z Komitetu Helsińskiego, z którymi współdziałałem jako ich ekspert w latach Jarosław Kaczyński stanu wojennego. No właśnie, okazało się, że Jarosław Kaczyński w Komitecie Helsińskim tak był współzałożycielem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i z tej racji miałem z nim kilka razy rozmowę, ale też nie zaiskrzyło. Nie zaiskrzyło między panami. Czy prawdą jest, pyta kolejny słuchacz, niepoprawny optymista, czy prawdą są słowa Jana Rokity, że w prywatnych rozmowach z nim pan profesor krytykował korporacyjny system KRS-u i twierdził, że sędziowie blokowali wszelkie zmiany. Były polityk PO wspomina swoją rozmowę sprzed lat z profesorem Rzeplińskim, który mówił mu, i cytat, jak nie wyrwiemy sędziom Krajowej Rady Sądownictwa, to nic nie da się zrobić z polskim wymiarem sprawiedliwości. Tak powiedziałem. No to w takim razie trzeba było zmienić zasady wyłaniania członków Krajowej Rady Sądownictwa. Też pan był za tym. Tak, byłem za tym. Konstytucja tutaj jednoznacznie stanowi, że spośród sędziów chodziło mi o to, żeby... To jak ci sędziowie powinni być żeby, w takim razie wyłaniani Żeby to byli autentyczni kandydaci środowiska sędziów na wakujące miejsce w Krajowej Radzie Sądownictwa, a nie wynik swoistego porozumienia, współdziałania między prezesami sądów okręgowych czy apelacyjnych bez udziału sędziów. No to kto powinien wybierać w takim razie sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa? Politycy nie. Sędziowie. Nie. Sami sędziowie. Nie. Żeby politycy mogli wybrać. Wybór przez Sejm mieści się w tych kategoriach. Daje sędziemu, członkowi Krajowej Rady Sądownictwa silniejszą legitymację demokratyczną, ale Sejm może wybierać wyłącznie spośród dwóch kandydatów na wakujące stanowisko, wybranych przez sędziów. Gdyby to się działo w obszarze apelacji, których mamy 11, to w każdej apelacji orzeka mniej więcej 900 sędziów. To jest potężna grupa wybitnych specjalistów, znających prawo, znających jakość sędziów, którzy tam orzekają. I oni powinni w tajnych wyborach przedstawić Sejmowi dwóch kandydatów i Sejm jednego bądź drugiego wybiera na 4 lata i indywidualną kadencję
to, co oni teraz zrobili, że co 4 lata wymienia się całkowicie skład tych 15 sędziów, jest to oczywistym, no nie chcę powiedzieć mocniej, no nieszczęśliwym rozwiązaniem, bo w funkcjonowaniu takiej instytucji z tak potężną władzą, jaką jest decydowanie o tym, kto będzie w Polsce sędzią na wakujące miejsce, to jest oczywiste, że w tym przypadku i jawność postępowania i pewność, że rzeczywiście to środowisko wybierze najlepszych kandydatów, takich, którzy cieszą się zaufaniem, prestiżem, że sędziowie często powołują się w swoich sprawach na ich rozstrzygnięcia, że to będą najlepsi z najlepszych, którzy przez 4 lata będą dbali o wspólny nasz interes, żeby polskie sądownictwo było obsadzone przez najlepszych, doświadczonych prawników, także pod względem osobowościowym, także kulturalnym, to znaczy sędzia, który szanuje strony, nawet jak go niemożliwie denerwują, to jest sędzią i nie pokazuje swoich emocji i tak dalej. I w tym sensie potwierdziłem to, co pan Rokita, chociaż czuję, że w przypadku Rokity niedługo będzie tak, że będzie można książkę napisać z tego, co on zaczyna mówić o tym, co ja mu powiedziałem. Kolejny słuchacz pyta, jak pan ocenia Julię Przyłębską w roli prezesa Trybunału Konstytucyjnego? Jednoznacznie negatywnie. Dlaczego jednoznacznie negatywnie? Od samego początku objęła urząd, którego nie było. Ustawa w sposób ordynarny była naruszeniem konstytucji, bo prowadzili 20 grudnia w życie. Dobrze, czyli była nielegalnie powołana, tak? Rozumiem, na to stanowisko, tak? Pana zdaniem. Nie na to stanowisko. Nie było takiego stanowiska i nie ma w konstytucji pełniące obowiązki prezesa Trybunału. Najpierw była pełniącą obowiązki, tak, a potem została prezesem Trybunału Konstytucyjnego. W sytuacji, w której konstytucja mówi o prezesie i o wiceprezesie, to według konstytucji w dniu, w którym ja skończyłem swoją 9-letnią kadencję, automatycznie wiceprezes Trybunału, pan profesor Stanisław Biernat, do końca swojej kadencji, powinien zostać prezesem Trybunału Konstytucyjnego. I kierować pracę. Czyli tutaj ominięto prawo. On dalej byłby wiceprezesem Trybunału Konstytucyjnego z mocy konstytucji, kierującym pracami, tak jak prezes. No a jak wykonuje swoje obowiązki jako prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska? Tak jak to opisał pan sędzia Wyrembak, powołany przez obecną władzę przecież. A czy jak pan był prezesem Trybunału Konstytucyjnego, czy kiedykolwiek doszło do sytuacji, że spotkał się pan na gruncie prywatnym z ówczesnym premierem Donaldem Tuskiem? Tak, 2 razy. Nie prywatnym. Na gruncie prywatnym? Służył. Nie, to nigdy. Albo z premier Ewą Kopacz, bo pan przecież jeszcze na gruncie służbowym. W tym sensie, że był pan prezesem Trybunału Konstytucyjnego, kiedy najpierw premierem był Donald Tusk, a potem premierem przez chwilę była Ewa Kopacz. I rozumiem, że nie było takiej sytuacji, że na gruncie prywatnym spotkał się pan z jednym premierem, czy też z panią premier. To było nie do wyobrażenia. Myślę, że i dla nich. To jest niedopuszczalne? Nie wiem, czy niedopuszczalne. Dla mnie nie do wyobrażenia i rozumiem, że dla nich też. No, nawiązuję do sytuacji, że przecież prezes Kaczyński powiedział, że Julia Przyłębska jest dla niego odkryciem towarzyskim i zdarza się, że spotykają się ze sobą, że bywa prywatnie u Julii Przyłębskiej, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Pani redaktor, ja w 2004 roku byłem, ponieważ zdarzało mi się wcale często, że byłem ekspertem w legislacjach i w Sejmie, w komisjach sejmowych i w Senacie, więc raczej politycy znali mnie, ci których interesowało prawo sądowe, ale nie tylko prawo sądowe. Także jako członek Komitetu Helsińskiego poprzez nasze stanowiska i tak dalej. Więc byłem rozpoznawalny przez polityków. W ogóle nie zabiegałem o to, żeby być w jakichkolwiek relacjach prywatnych, ale takich nawet półprywatnych. I zdarzyło mi się, że i chyba z Rokitą i z Tuskiem poprosili mnie o spotkanie. No tak, ale wtedy Donald Tusk nie był premierem. Ja pytam o tę konkretną sytuację. Nie. Ale czy na gruncie prywatnym prezes Trybunału Konstytucyjnego może się spotykać z premierem, czy nie może? Jeżeli to prawo było, tutaj nic nie narzuca, natomiast, ale oprócz tego, że są prawa, jest jeszcze coś takiego jak etyka. Załóżmy, że w
prezes Rady Ministrów, premier, ma jakąś dużą uroczystość rodzinną i zaprasza tam między innymi na ślub córki, tak? To może tak się zdarzyć. Zaprasza także prezesa Trybunału Konstytucyjnego. To jest w sumie wtedy grunt prywatny, ale jednocześnie publiczny, bo na weselu wszyscy to widzą. I widzą, czy to w ogóle... Ale na przykład, żeby pójść do mieszkania generalnego premiera, z nim się spotkać, pójść na obiad, to już jest to wątpliwe, rozumiem, jeśli chodzi o takie strony etycznej, tak czy nie? Wspólne jadanie obiadu, myślę, że... A był pan kiedykolwiek na naradzie na przykład, bo o tym też donosili dziennikarze Wirtualnej Polski, że taka narada miała się odbyć w grudniu, wtedy kiedy toczyły się takie najgorętsze prace, jeśli chodzi o ustawę kagańcową, właściwie były na finiszu, jeśli chodzi o Sejm. No i wtedy miało dojść do spotkania w Belwederze, gdzie był pan prezydent, było kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, był Jarosław Kaczyński, był minister Ziobro, był chyba jeszcze Piotr Gliński, z tego co pamiętam. No i tam również znalazła się prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska i mieli rozmawiać między innymi o właśnie pracach nad ustawą kagańcową i o tym, jakie mogą być tego konsekwencje. Czy w takim spotkaniu kiedykolwiek pan brał udział? Nie, nie. Ja na początku, jak zaczęli swoją wojnę hybrydową przeciwko Trybunałowi, to zwróciłem się raz bezpośrednio do prezydenta. Okazją było wręczanie nominacji sędziowskich. I kiedy to się skończyło, podszedłem do prezydenta Dudy i powiedziałem mu, że powinniśmy się spotkać teraz i porozmawiać. I już pan przestał być prezesem Trybunału. Nie, byłem prezesem. Był wrzesień. A to 2015 roku. Dopiero co złożył przysięgę 6 sierpnia. Po złożeniu przysięgi. Tak. I rozmawialiśmy krótko o tym, bo się już zapowiadało, co będę robić z Trybunałem Konstytucyjnym. Chodziło o jego całkowite przejęcie. I powiedziałem do niego, panie prezydencie, pan ma za sobą legitymację ponad 8 milionów głosów, które na pana padły. Ja to absolutnie szanuję i dla mnie to jest oczywiste, ale w tej sytuacji proszę, żeby albo pan zechciał zaprosić sędziów Trybunału, wszystkich 15 do siebie na rozmowę, bo sprawa jest bardzo poważna, albo ja pana zapraszam. Do nas. Do nas, tak. I jaka była odpowiedź ze strony pana prezydenta? Bez konkluzji. Znaczy nie dał żadnej odpowiedzi. Jeszcze dwa razy, bo pewnie przyszli historycy to zbadają, z profesorem profesor Biernat też, ponieważ profesor Biernat jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Duda jest z tego uniwersytetu. Tam zresztą bronił doktorat. Tak. I załatwił rozmowę z prezydentem, ale z prezydentem nie ma prywatnych rozmów. Poszedł do niego jako wiceprezes Trybunału porozmawiać o sytuacji z prezydentem Rzeczpospolitej. To pewnie dla mnie naturalne. I też był głęboko rozczarowany przebiegiem rozmowy i brakiem jakichkolwiek konkluzji. Ale myśmy we dwóch, na piśmie, dwukrotnie skierowali zaproszenie do prezydenta Dudy, żeby albo do nas zechciał przyjść na rozmowę. To jest naturalne w Europie. U Niemców dwa razy do roku spotyka się in corpore Federalny Trybunał Konstytucyjny i rząd federalny. Nie po to, żeby dyktować parlamentowi przez sędziów, jakie ustawy mają uchwalić, a rząd, żeby mówił, jakie wyroki mają wydać. Tylko to jest dyskusja dwóch krytycznie ważnych urzędów dla stanu państwa niemieckiego, gospodarki, społeczeństwa i tak dalej, o stanie państwa. Rozmowa. No a u nas trwa po prostu w tej chwili wojna regularna. I wracając do naszego zaproszenia, nawet nie było odpowiedzi. To się nie mieści w kategoriach elegancji w państwie, które się szanuje. My nie byliśmy nikim. Byłem prezesem Trybunału, Biernat wiceprezes Trybunału. To było uprzejme pismo. Nie zmuszające go do tego. Nie chciał przyjść, to przynajmniej powinien napisać, że nie może przyjść. I nie odpowiedział na to list. Nie odpowiedział. A jeżeli chodzi o Tuska, no to sam zadzwoniłem, jak zostałem prezesem, do niego, gdzieś pół roku po.
Bo sam wiedziałem wtedy, kiedy przez 3 lata orzekałem w Trybunale, że trzeba polepszyć warunki pracy prawników, którzy z nami pracują. I na to są potrzebne pieniądze, na rozbudowę. Na rozumiem, trzeba było to uwzględnić w budżecie. I nie chciałem o to prosić ministra finansów. Od razu po prostu pójść z tym do premiera rządu. Nie wypadało, żeby prezes ministra finansów prosił, czy... No i udało się zaranżować takie spotkanie? Tak. Tusk, i gdzie spotkanie się odbyło? W gabinecie u premiera Tuska. Czyli w kancelarii premiera, tak? I trwało aż 40 minut. No i udało się przekonać pana premiera Tuska, żeby... To załatwiliśmy w ciągu 5 minut. Przedstawiłem podwyższono projekt... budżet Trybunału Konstytucyjnego. Na przyszły rok, bo to oczywiście musiało być wprowadzone do ustawy. Oczywiście. 7 milionów złotych otrzymaliśmy w 2 ratach. I efekt to było sprawdzane przez NIK, przez różne kontrole. Wszystko zgodne z prawem. Lege artis. Oczywiście. No, a dlaczego miało być nie lege artis? I warunki znakomicie się poprawiły pracy. To było moje zadanie, mój obowiązek i moje rozumienie tego, jak powinien funkcjonować sąd, który współdecyduje o tym, jaka jest Polska, że muszą tam pracować najlepsi prawnicy tak mniej więcej koło 40 roku życia z doktoratami, którzy są partnerami w rozmowie, jak sędzia konstytucyjny przedstawia problem konstytucyjny, mówi, co tam trzeba znaleźć i tak dalej. Żeby to byli asystenci, można powiedzieć, rasowi, tak jak to jest w innych państwach i w tym także w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości, gdzie sędzia, każdy z sędziów, to się tam nazywa gabinet, w swoim gabinecie ma 4 asystentów i w to się oczywiście inwestuje. I Tusk dał te pieniądze. Tusk, no nie Tusk. Rząd prowadził do projektu budżetu. Ale jako premier rządu zwrócił na to uwagę w Ministerstwo Finansów. Tak. Ministerstwo Finansów uwzględniło to po prostu w projekcie budżetu na rok następny i Trybunał Konstytucyjny, można powiedzieć, został lepiej zabezpieczony, jeżeli chodzi o budżet. I to było, ale to nie jedyne spotkanie. Raz do roku odbywała się uroczyste posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów. Tak, to pamiętam. Gdzie był zaproszony, wszyscy święci. Tak. Prezydent, premier, obydwaj marszałkowie, ministrowie. Także zapraszałem zawsze arcybiskupa Warszawy, nuncjusza. Jest jeszcze jedna bardzo ważna zmiana, która zaistniała w Trybunale Konstytucyjnym. Otóż dziennikarze nie mogą rejestrować przebiegu rozprawy. To, na czym możemy polegać, bo to mówię teraz głównie pod adresem dziennikarzy, którzy pracują w telewizji i potem robią z tego materiały, no to mogą korzystać tylko z przekazu z tych kamer przemysłowych. Natomiast nie mogą rejestrować przebiegu obrad. No to jest dla mnie jednak nieco szokujące. No przecież jednak państwo, ten przebieg powinien być transparentny. Nie rozumiem skąd takie granice. Wszyscy na tym tracimy, bo to były tak, były rozprawy, które oglądało na żywo, a przecież ludzie pracują. To są bardzo skomplikowane, sprawy. Ale warto było, ale warto było posłuchać. Pani redaktor, na przykład... ludzie widzieli, jak funkcjonuje prawo, spór. Tak? Ale też spór między prokuraturą posłuchać... a posłem. Wystąpienia pytania sędziów. Tak, czasami był cały na przykład to teatrum przedstawiciel sądowe. Sejmu się na przykład kompromitował, na przykład, albo przedstawiciel prokuratury. No to wszystko mogliśmy zobaczyć. Albo wypadał znakomicie. Albo wypadał znakomicie, tak, ale też... Ale ludzie to widzieli. Tak, a teraz nie możemy tego zobaczyć. Że ściągnęliśmy najlepszą możliwą kamerę do tego, żeby obraz był, żeby pokazać. Pokazywał również emocje na twarzach sędziów, żeby ludzie to czuli, widzieli. Tak funkcjonuje nasze państwo. Spieramy się o prawo, które nas obowiązuje. Stenogramy były sporządzane, one były wcześniej już sporządzane. Każdy dokument był zawieszany od razu też na stronie pod sygnaturą tej sprawy. Materia, jaką zajmuje się Trybunał Konstytucyjny, jest naprawdę dla koneserów, jest wybitnie skomplikowana i naprawdę pamiętam sama, bo też często chodziłam jako reporterka do Trybunału Konstytucyjnego, że my dziennikarze, a już na pewno dziennikarze, którzy nie mieli prawniczego wykształcenia, bo czasami dziennikarze mają, a ci, którzy nie mają, a relacjonują obrady Trybunału Konstytucyjnego, byliśmy w konfuzji. Naprawdę, co tak naprawdę orzekł Trybunał Konstytucyjny? Ale wtedy były konferencje po, że siadał z nami na przykład prezes Trybunału Konstytucyjnego i tłumaczył nam, o co tak naprawdę chodzi, gdzie jest zgodność z konstytucją, gdzie jej nie ma, żeby po prostu, żebyśmy zrozumieli jako zwykli obywatele. Fotoreporterzy tak się... tego nie ma. Zresztą też nie ma chyba... Fotoreporterzy tak się można powiedzieć zagospodarowali w Trybunale, przychodzili tam zwykle 3-4 nawet. Zaczęli siadać na podłodze w czasie rozprawy. Pamiętam, i wyjmowali te takie lufy wielkie. I
Potem to się gwałtownie zmieniło. Bardzo głośno to było. Ja im zakazałem. Powiedziałem, że nie mogą, na początku tak? mogą zrobić, proszę bardzo, ale to przeszkadza Trybunałowi. A potem pojawiły się te kamery, gdzie mógł robić 100 zdjęć na sekundę, ale w ogóle nic nie było słychać, to nie przeszkadzało. Ale też poprosiłem przez administrację, żeby jednak nie siadali na podłodze, że to... Nieeleganckie. No nieeleganckie, po prostu nie przystoi powadze tego miejsca. Bardzo dziękuję. Profesor Andrzej Rzepliński, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, był z nami. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję. Ja muszę teraz zakończyć i życzyć dobrego dnia. Dziękuję również wszystkim, którzy słuchali nas.